Cześć, nazywam się Miko, jestem szefem Rebajka po godzinach, królem rowerów. Dzisiaj rower raczej królewski. Domani SLR 7, oczywiście w wersji disc, na DI2. Rower, który tu widzicie, Sauté, czyli bez pedałów, lampek i garmina, kosztuje 34 699 zł. Tutaj dosłownie za moment klient go odbiera, więc jest już przygotowany zupełnie do jazdy i dość wyjątkowo zważymy go takiej specyfikacji właśnie już fabrycznej, nie fabrycznej, tylko sklepowej, na wyjeździe już w samych drzwiach. Domani SLR 7 to jest najwyższy model ramy Domani z włókna OCLV 700, czyli najwyższy dostępny splot w kolekcji Treka. Z takich smaczków, które tu znajdziemy, są już dołożone karbonowe koszyki Elita. To jest całkiem fajny produkt, bo koszyk jest lekki, schludnie wyglądający, karbonowy i niezbyt drogi, bo kosztuje 100 z groszem. Rama Domani SLR 7 była już u nas prezentowana. Najważniejsze jej aspekty to jest ISOSpeed, który jest od kilku modeli Domani dostępny w tym modelu i w wersji SLR na 2020 jest podobnie jak w Madonce nowej. Tutaj cały ten maszt odseparowany z regulacją czułości tego ISOSpeeda z punktem obrotu na łożyskach, ukrytym tutaj pod tą kapą, i z kominem podsiodłowym, w który wchodzi sztyca blokowana z tyłu śrubami. To jest Project One Now, czyli malowanie specjalne, ale dostępne od ręki. Jak widzicie, jest to lakier Chameleon, który w zależności od kąta padania światła i od barwy światła jest niebieski lub fioletowy metalik. Tak jak wszystkie nowe Domani SLR i SL, rower jest wyposażony w schowek. Na innym naszym filmie możecie sobie zobaczyć, co tutaj da się do tego schowka zmieścić. Jest to bardzo praktyczne moim zdaniem rozwiązanie, bo w środku tutaj kryje się pompka na CO2, zapasowa dętka i właśnie pod mocowaniem tego koszyka jest schowane wejście na ten schowek. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, tutaj jest też już włożony multitool dedykowany właśnie do tego uchwytu. Czyli idąc na rower mamy ze sobą wszystko schowane, nie trzeba tego upychać w kieszonkach, a kto kiedyś poleciał na plecy, ten wie, że włożenie multituli lub pompek w tylnej kieszonce nie zawsze sprawia dużą przyjemność. Jeżeli chodzi o osprzęt, to polecieliśmy tutaj klasykiem, że tak to kolokwialnie ujmę, czyli znajdziemy tu Ultegra DI2 R8000, najnowszy model Ultegra, oczywiście korba, przełożenie ameryckie, czyli 50-34, przy rozmiarze 54 ramy nie może tu być inna długość korby jak 172,5. Tylna przerzutka ze średnim wózkiem, kaseta o przełożenia do 34, także mamy przełożenie 1,1, gdyby ktoś chciał się wspinać pod jakieś olbrzymie góry. Jeszcze wracając do ramy, znajdziemy tutaj przedni ISOSpeed, czyli cała główka tutaj jest amortyzowana, tłumiąca drgania. Znajdziemy tu widelec przystosowany do montażu błotników, tak samo rama jest przystosowana do zamontowania błotników, ma ukryte mocowania. Ma też możliwość założenia sensora DuoTap, który tutaj nie został zamontowany, ale jest taka możliwość i wtedy prędkość, kadencję możemy odczytywać właśnie z tego czujnika i podawać na naszą jakąś elektronikę, czy to do ręcznego, czy do rowerowego komputerka, w zależności czego używamy. Tutaj cały system Blender już jest zamontowany, czyli zintegrowany z mostkiem, system uchwytów, bardzo mocna lampka Bontragera o różnych zmiennych trybach światła, łącznie z bardzo mocnym światłem dziennym. Uchwyt jest podwójny, co więcej tutaj dodatkowo wyposażony w uchwyt na kable, który porządkuje te kable, żeby nam się tutaj pod mostkiem nie walały, nie pałętały i nie obcierały na przykład ramy. Z tyłu jest lampka Garmina,
Vario Radar, czy jak to się tam nazywa, która sama wykrywa samochody, zmienia tryb świecenia i podaje tą informację na Garmina, który jest z nią sparowany, a pod siodełkiem znajdziemy zintegrowane mocowanie do systemu oświetlenia Bontrager. Można tutaj lampkę Ion Bontragera zamontować i ona wtedy będzie schowana pod siodełkiem. Siodło to Arvada Elite na tytanowych rurkach, o ile dobrze pamiętam, bez otworu. Dość wygodne siodło, aczkolwiek bywa, że są wygodniejsze. Myślę, że Specialized Power lub odpowiedniki z Bontragera też z otworem byłyby tutaj może ciekawsze. Bardzo fajne koła Aeolus Pro 3, czyli trójka wysokości, w pełni karbonowe obręcze, co oznacza, że te koła mają dwuletnią absolutną gwarancję na rozbicie. Jeżeli przydarzy Wam się jakaś katastrofa na tym rowerze, koła się rozbiją, zostaną uszkodzone, najedziecie sobie na to samochodem albo zje Wam je pies, to producent naprawi lub wymieni te koła w przeciągu 2 lat od zakupu. No cóż, na pewno ciekawe jest, ile waży taki rower przygotowany do jazdy. Tutaj nie spodziewam się jakiejś oszałamiającej wartości. Norma UCI dla rowerów szosowych to 6,8 kg. Przy rowerze gotowym do jazdy, przy rowerach ultralight typu Emonda czy Tarmac w wersjach topowych o cenach 30-50 tysięcy, te wagi oscylują spokojnie w okolicach 6 kg z malutkim haczykiem. No ale tu trzeba pamiętać, że mamy 200-300 gramów pedały, z 50 gramów dwa koszyki, 100 czy 150 gramów tylna lampka, parę gramów mocowanie, hydrauliczne hamulce tarczowe też swoje ważą, elektryczny system zmiany przerzutek dodaje dodatkowych gramów, amortyzowana rama, schowek w ramie już napełniony multitoolem, dodatkowo lampka i licznik. To co, ile może ważyć tak wyposażony rower kompletny, gotowy do jazdy? 9,44, 9,5 kg. Czy to dużo, czy to mało, każdy odpowie sobie sam. Tym niemniej tyle taki rower waży. Z ciekawych rzeczy tutaj jeszcze rama jest wyposażona w taki chain keeper, czyli trzymacz łańcucha, a w zasadzie ogranicznik jego spadania, dzięki czemu jest dużo mniejsza szansa, że na jakichś nierównościach łańcuch wpadnie nam na ramę i ją porysuje. A co gorsze, może się wtedy podwinąć, wcisnąć tu i zablokować. To co lubicie sprawdzać, czyli jak cyka piasta w tylnym kole, wykonamy taki test. No, tu cyka konkretnie. O, maszyna chce się wybrać na wolność. Tu tylna piasta cyka konkretnie do tego stopnia, że już sobie pozwolę zablokować. Bo jeszcze chciałem Wam powiedzieć dwa słowa o oponach. Tu znajdziemy Bontragera R3 w najnowszym bieżniku. Czyli już nie takiego łysego jak był do niedawna, tylko z bieżnikiem po zewnętrznej stronie opony i łysym samym środkiem, dzięki czemu ta opona bardzo fajnie się toczy, jednocześnie dobrze trzyma się w zakrętach. Tutaj jest to rozmiar 700x32, czyli już dość gruby, tak gruby rozmiar nam nie wejdzie do hamulców szczękowych, bo tam pojemność kończy się w okolicach 28C, czyli ten rower troszeczkę skręca w stronę gravela, będzie na pewno bardziej komfortowy niż inne maszyny z hamulcami szczękowymi. Chyba tyle, jeżeli chodzi o ten rower. Na pewno lakier robi wrażenie, na pewno cena bez mała 35 tysięcy złotych też robi wrażenie. Piszcie, czy model Wam się podoba, czy jeździlibyście. To jest rower z rodziny rowerów komfortowych, tutaj waga nie była priorytetem. Priorytetem jest tutaj komfort jazdy. Na tym producent się skupił. Ten rower ma dawać dużo przyjemności, mało męczyć swojego użytkownika, pozwala pokonywać duże odległości z jak najmniejszym zmęczeniem i jak największym komfortem jazdy. Tym się różni od rowerów ultralight czy od rowerów aerodynamicznych, które mają z kolei za zadanie mieć jak najmniejszy opór aerodynamiczny. Jeżeli film Wam się podobał, subskrybujcie kanał, zaznaczcie dzwoneczek, żeby nie przegapić
kolejnych nowości, ponieważ już wolno troszeczkę wychodzić na dwór, to może do zobaczenia na jakimś rowerze. Hej!